Po przerwie spowodowanej obostrzeniami kołobrzeskie schronisko powoli powraca do możliwości wyprowadzania psów na spacery przez młodzież. Nam żal tych zwierzaków. One pragną nas, spacerów, kontaktów. One mają duże wybiegi. Są wybiegane, ale to nie jest to rozładowanie, to emocjonalne takie pobudzenie, tak jak pani zauważyła, przy tych psach one się wręcz cieszą, że wychodzą. Bo zwierzęta już długo czekały na taką możliwość i z tej możliwości korzysta młodzież i nauczyciele z Sienkiewicza, którzy od lat wspierają kołobrzeskie schronisko. Dla mnie to jest bardzo taki trudne, dlatego że chyba każdy, kto choć trochę ma wrażliwości, to by najchętniej te wszystkie psy wziął ze sobą. Ja już mam jednego psa ze schroniska, ale to widać, jak te zwierzęta są złaknione człowieka. I to jest bardzo piękne i cieszę się, że uczniowie mogą uczyć się tej wrażliwości i tego, i takiego kontaktu po prostu. A dla nich to dobrze robi. W dzisiejszym przedsięwzięciu chodziło nie tylko o integrację ze zwierzętami, ale też o tą wśród młodzieży. Dlatego czworonogi wyprowadzane były w grupach. Fajnie się zintegrować, wyjść z powrotem do koleżanek. Tak, bardzo fajnie i przy okazji sprawić przyjemność pieskom. Ja na przykład nigdy nie byłam na schronisku i... Czyli to takie nowe wrażenie. I jak? Fajnie, pieski są miłe bardzo. Kilka razy już była wcześniej. Najgorsze jest to, że przywiązujesz się do tego psa i później go musisz oddać, moim zdaniem. To jest takie, bardzo fajnie się wyprowadza. Drugi czy trzeci też wyprowadzałam w gimnazjum i fajnie. Tak. Polecacie ogólnie to innym? Tak. Jak można, to bardzo fajnie tak przyjść z rodzinką sobie wyprowadzić pieska. Na pewno jakaś frajda dla piesków. Swojego psa masz? Masz jakieś zwierzątko? Na razie mam tylko kota, ale z mamą już myślimy, żeby coś dalej zadziałać w tym kierunku. Mam małego pieska i pierwszy raz wyprowadzam takiego dużego. Super, ale chyba jest okej, prawda? Tak, grzeczny bardzo. Mam owczarka niemieckiego. Też jest jakiś? Ja nie mam, niestety. No i co będzie kusić teraz? Strasznie. Wrócę do domu i będę rodziców namawiała. W schronisku cały czas trwa także adopcja zwierząt. Przez cały rok były adopcje i nie ukrywam, że w bardzo dobrym skutkiem. Mieliśmy miesiące, że przekraczaliśmy 100% adopcji w stosunku do przyjęć zwierząt, także mamy coraz mniej tych zwierząt. Miejmy nadzieję, że już wkrótce to nowe schronisko, które już wiemy, gdzie będzie, w końcu powstanie i te zwierzęta będą miały zupełnie nowe życie. No jest to naszym, jakby to powiedzieć, priorytetem w działaniach na tą chwilę, bo działania tutaj wewnątrz, swoją drogą, ale przyszłościowo jak najbardziej sekundujemy, staramy się pomóc pani prezydent i projektantowi w zrobieniu jak najlepszych warunków dla tych zwierząt.